10 najgorszych posunięć polskich rządów. Dziś powiem o najgorszych ustawach i decyzjach polskich rządów po 1989 roku. Postarałem się wybrać akcenty, które jednoznacznie zostały okrzyknięte jako złe pomysły, także zapraszam. Ustawa o IPN z 2010 roku. Platforma Obywatelska. Jak wyjaśnia dyrektor Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN Rafał Leśkiewicz, nowela dotyczy sytuacji, w której osoba, co do której z akt instytutu wynika, że współpracowała z komunistycznymi służbami, zwraca się o udostępnienie dokumentów jej dotyczących. Do 2010 roku odmawiano udostępniania dokumentów, ponieważ były one związane z jej służbą lub pracą dla tych organów. Osoba ta mogła się oczywiście odwołać od tej decyzji. Odbywało się to jednak w trybie niejawnym by nie miała wglądu do tych dokumentów w toku postępowania. Po nowelizacji części przepisów ustawy o IPN z 18 marca 2010 roku przyznano takim osobom prawo do udostępniania tych akt. Platforma Obywatelska złożyła swój projekt w grudniu 2009 roku. Politycy tej partii mówili, że trzeba naprawić tę źle kierowaną przez prezesa instytucję, bo Instytut Pamięci Narodowej zaczął mówić podobnym językiem jak PiS i mieć podobną wizję historii. Jaki jest problem? W 2010 roku PiS nie miał dostępu do IPN jako takiego, gdyż rządziła Platforma Obywatelska. Ustawa z 2010 roku pozwoliła upolitycznić Instytut Pamięci Narodowej. Ten jednak nadal jest problemem dla Platformy Obywatelskiej i ta zabiega teraz o całkowitą likwidację instytucji. Właśnie dlatego, że nie chcemy wojny. Wiemy, że będziemy musieli zlikwidować instytucje, które pod pozorem służenia szczytnym celom. Służą interesowi jednej partii i stały się ośrodkami zatruwania życia publicznego. Dlatego zapowiadam dzisiaj: zlikwidujemy IPN. Reforma sądownictwa, Prawo i Sprawiedliwość 20 lipca 2017 roku Sejm uchwalił nową ustawę o Sądzie Najwyższym, która przewidywała w szczególności możliwość przeniesienia sędziów w stan spoczynku, określała tryb ich powoływania oraz ustalała utworzenie trzech nowych izb. Zapoczątkowało to konflikt polityczny dotyczący statusu prawnego Sądu Najwyższego i wymiaru sprawiedliwości w Polsce związany z działaniami partii Prawo i Sprawiedliwość. Uchwalone przez Sejm przepisy zakładały wygaszenie kadencji wszystkich aktualnych członków Krajowej Rady Sądownictwa. Ustawa o Sądzie Najwyższym doprowadziła do upolitycznienia sądów w Polsce pod rządami prawa i sprawiedliwości. Najważniejszymi hasłami tej reformy, reformy sądownictwa, reformy wymiaru sprawiedliwości są sprawność i efektywność, bezstronność, uczciwość, niezależność, demokratyzacja i profesjonalizm. Zniesienie wiz dla Ukraińców. Prawo i Sprawiedliwość. 11 czerwca 2017 roku został zniesiony obowiązek posiadania wiz przez obywateli Ukrainy podróżujących do Unii Europejskiej. I pamiętajmy, że ta ustawa wywodzi się właśnie z Unii Europejskiej, jednakże PiS ją zaakceptował. Oznacza to, że Ukraińcy mogą wjechać do krajów członkowskich bez wizy na 90 dni. Decyzja ta wstrząsnęła polskim rynkiem pracy. Do tej pory to Polska była dla nich atrakcyjna jeśli chodzi o zarobki. Teraz mogą Udać się do Niemiec, gdzie zarobią nawet cztery razy więcej niż w naszym kraju. Doprowadziło to wszystko do wielkiej fali migracyjnej ze wschodu. Z jednej strony został zanotowany wzrost Ukraińców osiedlających się w Polsce, z drugiej strony zapowiada się dalszy ruch migracyjny na zachód. Jest to zarówno ograniczenie miejsc pracy dla Polaków oraz spadek jakości owej pracy, gdyż jest to praca przejściowa, oraz groźba przemieszczania się ludności na zachód, co w Polsce może doprowadzić do kryzysu pracowniczego. 500 Plus. Prawo i sprawiedliwość. Realizowany w Polsce od 1 kwietnia 2016 roku program państwowy mający za zadanie pomóc rodzinom w wychowywaniu dzieci poprzez comiesięczne świadczenia wychowawcze na każde dziecko w rodzinie w wysokości 500 zł. Zamiar stworzenia programu został ogłoszony już w 2015 roku, a po zwycięstwie pis Wprowadzony w życie. Program jest krytykowany przez niektóre środowiska ze względu na niewielką skuteczność w poprawianiu sytuacji oraz długoterminowe pogarszanie sytuacji finansów publicznych państwa. Z czasem politycy różnych ugrupowań zaczęli popierać socjalne wsparcie rodziny, jednakże w sposób nieobciążający budżetu państwa, na przykład zamiast pieniędzy, przyznawanie bonów na jedzenie bądź ulgi podatkowej. Podręcznik wiedza o społeczeństwie podręcznik do gimnazjum. Strona setna, czytanka dobro państwa czy dobro partii? Przeczytam ćwiczenie numer 8. Przeczytaj opis sytuacji i wykonaj polecenia. Partia Powszechna Szczęśliwość ma większość głosów w parlamencie i decydujący wpływ na prawa ustanawiane w państwie. Politycy z tego ugrupowania postanowili przed zbliżającymi się wyborami przeprowadzić reformę systemu podatkowego. Pomimo problemów finansowych kraju zdecydowano o przyznaniu wszystkim pracującym pełnoletnim obywatelom ulgi podatkowej w wysokości. 500 zł. Osobom niepracującym wypłacono 500 zł w gotówce. Wyjaśnij, co Twoim zdaniem chcieli osiągnąć politycy partii powszechna szczęśliwość dzięki reformie systemu podatkowego. Uchwała lustracyjna. Porozumienie Centrum. Uchwała Sejmu przyjęta 28 maja 1992 roku zobowiązująca ówczesnego ministra spraw wewnętrznych Antoniego Macierewicza do ujawnienia nazwisk posłów, senatorów, ministrów wojewodów, sędziów i prokuratorów, będących tajnymi współpracownikami Urzędu Bezpieczeństwa. Sposób wykonania tej uchwały doprowadził do odwołania rządu Jana Olszewskiego. Okoliczności odwołania rządu stały się przedmiotem konfliktu między zwolennikami rządu olszewskiego a opozycją z prezydentem Lechem Wałęsą na czele. Opozycja oskarżała Jana Olszewskiego i Antoniego Macierewicza o wykorzystywanie uchwały ilustracyjnej Sejmu do ratowania mniejszościowego rządu, a zwolennicy rządu zarzucali opozycji i prezydentowi, że doprowadzili do odwołania rządu, gdyż ten chciał dokonać ilustracji osób pełniących funkcje publiczne. Na mocy uchwały opublikowano nazwiska wszystkich osób, które kiedykolwiek podpisały dokumenty współpracy z władzą komunistyczną, nie uwzględniając okoliczności, w jakich do nich doszło. Z tego względu osoby, które podpisały, a nie współpracowały, zostały zmuszone do podpisania, czy też współpracowali jako agenci antykomunistyczni, zostały napiętnowane w sposób równorzędny, jak faktyczni współpracownicy, co jest dość kontrowersyjne, gdyż na listach znalazły się nazwiska osób wyjątkowo istotnych dla polskiego bezpieczeństwa na przykład Lech Wałęsa. Bardzo proszę, pan poseł korwin Panie marszałku. Wysoka Izbo, pragnę złożyć wniosek o uzupełnienie porządku dziennego o przegłosowanie przyjęcie projektu uchwały zobowiązującej Ministra Spraw Wewnętrznych do podania pełnej informacji na temat urzędników państwowych od Szczebla Wojewody Wzwyż będących współpracownikami Służby Bezpieczeństwa w latach 45-92. Likwidacja WSI. Prawo i Sprawiedliwość. Aspektem niezwykle negatywnym jest raport Macierewicza. Jest to nazwa przygotowanego pod kierunkiem likwidatora WSI Antoniego Macierewicza opracowania odnoszącego się do działalności wojskowych służb specjalnych PRL i III RP. WSI, czyli Wojskowe Służby Informacyjne zostały oskarżone o nielegalne źródła finansowania, penetrację rosyjską oraz inwigilowanie środowisk politycznych. Wiele osób, których nazwiska pojawiły się w raporcie, przebywało na misjach zagranicznych, co zarazem sprowadziło na nich i ich rodziny wielkie niebezpieczeństwo. Skutki rozmontowania polskich służb, a następnie zawirowań w formowaniu nowych, były odczuwalne przez wiele lat. Na przykład gdy w 2008 roku porwano polskiego geologa Piotra Stańczaka w Pakistanie, polskie służby nie były w stanie skutecznie zareagować, co doprowadziło do jego śmierci. NFZ, sojusz lewicy demokratycznej. Błędy w funkcjonowaniu kas chorych, połączonych z niskimi zarobkami pracowników służby zdrowia, doprowadziły do niezadowolenia społecznego oraz wielu protestów. W kampanii wyborczej w roku 2001 Sojusz Lewicy Demokratycznej przedstawił koncepcję zastąpienia 16 regionalnych kas chorych kilkoma rywalizującymi ze sobą funduszami działającymi na terenie całego kraju oraz z jedną instytucją nadzorczą regulującą rynek ubezpieczeń zdrowotnych w kraju. Po wygranych przez SLD wyborach ostatecznie koncepcja wolnorynkowa przegrała i postawiono na Narodowy Fundusz Zdrowia z oddziałami regionalnymi i centralą w Warszawie. Po kilku latach funkcjonowania NFZ ponownie powróciło niezadowolenie, a dodatkowo pojawiły się głosy, że środowisko medyczne powinno zostać sprywatyzowane. Pojawia się również coraz więcej opinii mówiących o tym, iż utworzenie NFZ było podyktowane interesem politycznym, a systemka z chorych był możliwy do zreformowania. Podwyżka podatków. Platforma Obywatelska. Ekipa Donalda Tuska podniosła VAT z 22 do 23% w 2010 roku. Rząd tłumaczył to potrzebą zwiększenia wpływów do budżetu w trudnych czasach. VAT do poziomu sprzed podwyżki miał wrócić już w 2013 roku. To się jednak nie udało. Dodatkowo preferencyjna 8% stawka VAT na ubranka dla niemowląt i buty dziecięce działała tylko do końca 2011 roku. Od 1 stycznia 2012 roku podatek wynosi 23%. Od 1 stycznia 2011 roku zmieniły się również stawki na żywność. Z 3% do 5% powędrował podatek na żywność nieprzetworzoną. OFE Platforma Obywatelska. Otwarte fundusze emerytalne powstały w ramach reformy systemu emerytalnego w 1999 roku i pozwalają na gromadzenie środków pieniężnych na emeryturę w tak zwanym drugim filarze. Krótko mówiąc, chcesz mieć większą emeryturę, przekazujesz jakiemuś bankowi bądź firmie, która się tym zajmuje swoje środki, a oni oszczędzają i zwracają ci to na starość. W dniu 27 grudnia 2013 roku prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o zmianach w systemie emerytalnym, przewidującą przekazanie w w dniu 3 lutego 2014 roku do ZUS skarbowych papierów wartościowych posiadanych przez OFE, a następnie ich umorzenie. Zgodnie z założeniem Sufaka Bezpieczeństwa 10 lat przed momentem osiągnięcia ustawowego wieku emerytalnego środki zgromadzone na indywidualnym koncie członka OFE będą stopniowo transferowane na subkonto ubezpieczonego w ZUS. Zapytać o, o ten transfer środków z OFE i to, to przeniesienie 150 miliardów, które, które z OFE zostało przeniesione do budżetu ZUS-u, to chciałbym przypomnieć, że środki z otwartych funduszy emerytalnych, a część z nas, między innymi ludzie mojego rocznika, nie mieli wyboru. Musimy obowiązkowo do OFE musieli należeć. Te środki w ograniczonym stopniu, ale jednak były dziedziczne. Państwu po przeniesieniu tych środków do ZUS-u i tego dotyczy, do tego dotyczy moje pytanie, jakie działania podjął rząd po tym, jak środki z otwartych funduszy emerytalnych, te 150 miliardów zostały wytransferowane do zakładu ubezpieczeń społecznych, jakie działania państwo podjęli? Mechanizm prawny, Że te środki, które w tej części moje środki, moje składki, które przekazywałem i tysiące Polaków, którzy musieli należeć do OFE ze względu na, na wiek, które były dziedziczne, zostały przeniesione do, do zakładu ubezpieczeń społecznych. One dziedziczne dzisiaj nie są. Wiek emerytalny. Platforma Obywatelska. 11 maja 2012 roku przyjęto ustawę emerytalną, która wydłuża wiek emerytalny do 67 lat dla wszystkich. Pierwotnie wiek emerytalny wynosił 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn, co oznacza zwiększenie o 7 lat wieku emerytalnego kobiet i zwiększenie o 2 lata powszechnego wieku emerytalnego mężczyzn. Oczywiście wydłużenie wieku nie mogło nastąpić natychmiast, więc przyjęto model stopniowego przesuwania. Wieku emerytalnego. Zgodnie z reformą emerytalną, która weszła w życie 1 października 2017 roku, powszechny wiek emerytalny mężczyzn został na szczęście obniżony do 65 roku życia. Mieliśmy wszyscy świadomość, że podniesienie wieku emerytalnego, zrównanie wieku emerytalnego, a także ograniczenie przywilejów służb mundurowych nie będzie. Nikogo tak naprawdę cieszyło. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu o czym chcecie kolejną dyszkę i koniecznie zostawcie łapkę w górę oraz komentarz. Ponadto zapraszam Was na kanał Światowa Historia, gdzie również staram się codziennie dodawać nowe filmy. Trzymajcie się, cześć.